Mamedov, zawodnik z Azerbejdżanu, 26 lat. Anusz Kiewicius. Bronisław Wisniewski. Harfer. .365 to jest jego najlepszy rezultat z ubiegłego roku w dwuboju. 17 miejsce w Mistrzostwach Świata. Hakan Ilmaz. 26 lat. I Alibaj Samadov. .160 już wyrwał. Podobny błąd u Litwina. Po raz drugi Hakan Ilmaz. No i niestety w drugiej próbie wówczas Turek, a tu męczył się na 165. Niespodzianka in minus. Na sztandze już mamy 170 kg. No troszeczkę pogoniła zawodnika. Geworgian. 170 kg pierwsze podejście. Dwudziesty atleta w tej kategorii na listach rankingowych na świecie. Brązowy medalista Jewgeni Bratan. No i prawa non-valida. No i niestety. No na razie. No i kolejne podejście spalone. Poprawia Demianow. On już rwał ciężary większe niż 170 kg. O. Nie, niestety. 2 sekundy dłużej próba. Poprawia 172. Kolejny zawodnik pali rwanie. Coś nieprawdopodobnego, drodzy Państwo, to jest naprawdę rzadkie. Miejmy nadzieję, że przerwie to złopasce i zaliczy to podejście.
Wreszcie. Wreszcie podejście zaliczone. Tak. No i obejmuje prowadzenie w tej chwili. 73 kg. O 3 kg więcej niż to było podane. Marcinie, od razu szybciutko powiedz, czy jest w stanie to wyrwać w tej chwili na Pomości. Tak, raczej tak. No, na ostatnim sprawdzianie, gdzie byliśmy na zgrupowaniu w Spale, mieliśmy takie zawody wewnętrzne, tam wyrwał w pierwszym podejściu 175 kg. No i bardzo ładnym stylu. Znakomicie. Trzykrotny mistrz Europy. Męczył się na 171. Dwa podejście przeniósł, nieudane. Tak, przeniósł na 173, by złapać trochę oddechu. I o pozostanie w rywalizacji walczy w tej chwili, jest trochę pod ścianą. Ale absolutnie to ciężar w jego zasięgu. Niestety. A więc kolejny zawodnik nie będzie klasyfikowany. 77 kg. Na ostatnich drużynowych mistrzostwach Polski zaliczył ciężar ważący 178. Zaraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Muhammada Sazajewa. No lift, prawa non valida. W kursie w tej chwili w wyrwaniu Sazajew. No, poradził sobie, utrzymał. No, walczył. Za to wielkie uznanie. Edgar Gevorgyan. Ach, bardzo szybko, dynamicznie wykorzystał to. Uwaga. No niestety. Widać było, jak prawa ręka. Cały gaz dołu. Brawo. A więc jest pierwszy Szymon Kołecki po rwaniu. On nigdy nie pasuje, on nigdy nie poddaje się. 177 w trzecim podejściu, a więc dobry wstęp.